Poniedziałek, 16 stycznia, Wioletta Juchaniuk. Miło mi powitać Państwa i zaprosić na wydarzenia. Misterium chleba klubu Carpe Diem. Obchodzimy w naszym klubie święto dziękczynienia, które jest świętem jako dar podziękowania za życie w pokoju i chleb na stole. Kuferek bajeczek, najnowsza książka Ryszarda Gruchawki. Piszę te bajki, żeby ten świat natury, tej przyrody pięknej nie uciekł, bo dzieci dzisiaj są w jakiś sposób okradane z marzeń przez gry komputerowe. Ja myślę, że próbuję coś ocalić. To już tradycyjne spotkanie członków Bolesławieckiego Stowarzyszenia Społecznego Klubu Nauczycielskiego Carpe Diem. Misterium chleba odwołuje się do symboliki chleba, która w polskiej tradycji jest bogata w treści. To już po raz 12 Bolesławieckie Stowarzyszenie Społeczne Klub Nauczycielski Carpe Diem zorganizowało spotkanie pod nazwą Misterium chleba. Jego symbolika sięga do trwałych polskich tradycji odnoszących się do znaczenia chleba w naszej kulturze. Spotkanie współtworzyli uczniowie z Gimnazjum Samorządowego nr 2, a rozpoczął je Marcel Sas śpiewem znanej wszystkim piosenki Bułata o Kudrzawy. Dopóki ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrcowi darować głowę racz. Pomysł Misterium Chleba zrodził się w stowarzyszeniu jako spotkanie o wielu aspektach. A jednym z nich jest podziękowanie za to wszystko, co w sferze prywatnej i publicznej przytrafiło się dobrego członkom klubu. Dzisiaj po raz 12 obchodzimy w naszym klubie święto dziękczynienia, które jest świętem jako dar podziękowania za życie w pokoju i chleb na stole. Zgodnie z polską tradycją chleb jest synonimem dostatku, sytości i przeciwwagą głodowi. Nie zawsze potrafimy i pokój, i chleb w dzisiejszych czasach docenić. Tylko najstarsi Polacy wśród nas jeszcze pamiętają okrucieństwa II wojny światowej i lata głodu. Dlatego więc to starsze pokolenie Bolesławian chce w takim spotkaniu wyrazić jej pamięć o tamtych czasach i chęć przeciwdziałania obecnym zagrożeniom. Członkowie stowarzyszenia dziękowali też samorządom lokalnym i wszystkim instytucjom, które na co dzień wspomagają jego działania. To jest tak, że my rzeczywiście jesteśmy od tego, żeby wspierać wszystkich tych i starać się o to, żeby chleba nie zabrakło, żeby dla każdego tego chleba starczyło i pomimo różnych trudności, żeby ten chleb smakował. A żeby on smakował, to już nie jesteśmy tylko my, ale ci wszyscy, o których mówiła przed chwilą pani prezes, pani Eugenia Wolska. Bo chleb jest też symbolem właśnie takiego spotkania w dobrym miejscu. Chleb się spożywa w sposób podniosły, a nie w taki sposób jak w fast foodach, w barach szybkiej obsługi. W tej przenikniętej tradycją i spokojem atmosferze znalazły się też życzenia dla członków stowarzyszenia od miejskich i powiatowych samorządowców. Życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia, pomyślności, żeby Państwa wszystkie życzenia, marzenia spełniły się. A przede wszystkim życzę zdrowia. Jak będzie zdrowie, to będzie wszystko. Tak jak pani Eugenia Wolska mówiła, że człowiek dostaje ten jeden garnitur, ale ten garnitur jak gdyby się z czasem zmienia, żebyśmy się też zmieniali, ale w zdrowiu. Wszystkiego dobrego, czego Państwo sobie życzą. W spotkaniach Carpe Diem jest też czas na złożenie hołdu tym jego członkom, którzy w ostatnim czasie odeszli na zawsze. Uczcimy chwilą ciszy tych, którzy w tym roku nasze szeregi na zawsze pożegnali.
Stowarzyszenie na co dzień współpracuje też z miejscowymi placówkami kulturalnymi, a na spotkaniu przejawem tej współpracy był występ zespołu z Bolsawieckiego Ośrodka Kultury. Tradycją spotkań Misterium Chleba jest również obdarowywanie się nawzajem bochenkami chleba. Szczególne zaś znaczenie ma dla członków stowarzyszenia obdarowanie chlebem swoich dobroczyńców. Dziękowano też Antoninie Kopale, która udostępniła galerię weselną na to spotkanie, bo na co dzień stowarzyszenie współpracuje z wieloma podmiotami oraz innymi bolsajeckimi organizacjami społecznymi. Józef Herbut ze Stowarzyszenia Remigrantów z Bośni przygotował więc wiersz o chlebie. Chlebie, jesteś na stole, powszedni chlebie, dzisiaj nie pragnę, mam cię do woli. Kiedy w dzieciństwie zabrakło ciebie, wtedy poznałem, że głód też boli. Wojna wchłonęła mój dom rodzinny, ziemię, na której ty się rodziłeś, a na uchodźstwie smak miałeś inny i niecodziennie na stole byłeś. Czasami wzrokiem cię pochłaniałem, gdy matka nożem krzyżyk znaczyła. Było, że jedną kromkę dostałem, wtedy tym bardziej smaczna mi była. Pieśń nawiązującą do charakteru spotkania zaśpiewała w końcu bolsawiecka jutrzenka. Powitanie amerykańskich żołnierzy, umowa na superpociągi. Od tych informacji rozpoczynamy wydarzenia w skrócie. Na Dolnym Śląsku wojska amerykańskie z kontyngentu NATO witano i w Żaganiu, i we Wrocławiu. Pod Urzędem Wojewódzkim odbył się w sobotę piknik powitalny Bezpieczna Polska. W jego trakcie można było zapoznać się z uzbrojeniem polskiej i amerykańskiej armii i porozmawiać z żołnierzami. Mają być specjalnie przedłużone 5-członowe, mieszczące ponad 500 podróżnych. Takie będą nowe pociągi kolei dolnośląskich. Samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczy ponad 250 milionów złotych na zakup 11 nowoczesnych pociągów, które wzmocnią ofertę przewozową kolei dolnośląskich. Dla bezpieczeństwa podróżnych tabor zostanie wyposażony w monitoring oraz w nowoczesne systemy informacji pasażerskiej. Dostawa pierwszych pociągów nastąpi pod koniec 2017 roku. Całe zamówienie na nowe przedłużone składy zostanie zrealizowane w 2018 roku. W tym roku dieta radnego gminy, powiatu czy województwa nie będzie mogła przekroczyć 2684,13 zł. Wynika to z ustawy budżetowej przyjętej przez parlament. Do tej pory ta graniczna wartość była o ponad 34 zł niższa. Ale te sumy mogą być wypłacane tylko radnym w gminach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Radni w Bolesławcu mogą otrzymać najwyżej 75% tej najwyższej stawki, czyli 2013 zł i 10 groszy. Ministerstwo Edukacji Narodowej przywraca możliwość wyboru podręcznika przez nauczyciela. W klasach 1-3 nie będzie już jednego rządowego elementarza, a szkoły będą wybierać podręcznik spośród dostępnych na rynku, tak jak jest to w starszych klasach. Uczniowie nadal będą mieli prawo do bezpłatnych podręczników, będących własnością szkoły, użyczanych im na czas nauki w danej klasie. Nowe podręczniki jesienią jako pierwsi dostaną uczniowie pierwszych roczników szkół podstawowych uczących się zgodnie z ustawami reformującymi edukację.
czyli klas pierwszych, czwartych i siódmych. Docelowo bezpłatne podręczniki mają mieć wszyscy uczniowie 8-letniej szkoły podstawowej. Dbam o zdrowie, jestem fit, a także ja i ludzki świat wokół mnie, czyli telewizja szkolna w służbie edukacji dla bezpieczeństwa w Bolesławcu. To dwa projekty zrealizowane przez Gimnazjum Samorządowe nr 2. Na projekty o łącznej wartości prawie 55 tysięcy złotych szkoła otrzymała dofinansowanie z rządowych programów. W ramach podsumowania odbyła się konferencja pedagogów szkolnych ze szkół powiatu bolesławieckiego. Wyemitowano wywiady prowadzone przez dziennikarzy szkolnej telewizji. Były pokazy sportowe i nagrody w konkursie fotograficznym. Po kilku przegranych meczach siatkarze drugoligowego BTS-u Elektros wywalczyli w końcu zwycięstwo i to za komplet punktów. W meczu z Gwardią Wrocław bolsawianie wygrali na swoim boisku 3-0, a w setach do 20 i 2 razy do 16. Dzięki temu zwycięstwu BTS awansował w ligowej tabeli z przedostatniego miejsca o jedną pozycję wyżej i jest obecnie na 8 miejscu. Najbliższy mecz bolesajcy siatkarze zagrają na wyjeździe w Poznaniu z uniwersyteckim AZS-em. W pierwszym meczu u siebie BTS wygrał 3-1. Kuferek bajeczek to najnowszy zbiór bajek naszego rodzimego poety Ryszarda Gruchawki. Wydanie książki sfinansowała gmina Bolesławiec, a sam autor spotkał się z najmłodszymi czytelnikami w sobotę w Kruszynie. Dziwna bajka o bardziej dziwniejszym tronie, dwa psy, o mrówce, która siedziała na kamieniu, czy mrówka muszkieterka. To tylko niektóre bajki, jakie znalazły się w najnowszej książce Ryszarda Gruchawki zatytułowanej Kuferek bajeczek, której promocja odbyła się w sobotę w Kruszynie. Cieszę się bardzo, że ta bajka się ukazała. Ryszard Gruchawka to nasz rodzimy poeta, autor felietonów i opowiadań dla dzieci i młodzieży. Z zawodu drwal, z zamiłowania bajkopisarz i gawędziarz. Z fascynacji przyrodą, a w szczególności światem zwierząt, powstają jego bajki okraszone fantazją i humorem. Autora najbardziej cieszy to, że nareszcie jego książka z bajkami wygląda tak jak inne w księgarniach. Do tej pory jego bajki, o ile były wydawane, to zazwyczaj tańszym sumptem, przez co wyglądem ustępowały konkurencji. To najlepsze wydanie. Ja jeszcze takiego wydania nie miałam w ręku. Ja zawsze z taką zazdrością patrzyłem na te bajki wydawane, które ukazują się w księgarniach. Jakieś by maluj podobne książki, w sensie technicznym. Co ciekawe, książkę zdobią ilustracje wykonane przez dzieci, które na co dzień uczestniczą w zajęciach plastycznych w Kruszynie i Brzeźniku, prowadzonych przez Krystynę Grele. Pomysł, by w roli ilustratorów zadebiutowali najmłodsi mieszkańcy gminy, okazał się strzałem w dziesiątkę. Dzieci zrobiły mnóstwo rysunków ilustrujących bajki. Na tyle dużo i na tyle ładnych, że pojawił się problem, które wybrać. Z podobnym problemem, ale w przypadku bajek, zmaga się sam autor, który ma już na koncie 50 nowych bajkowych tekstów, obowiązkowo z morałem. To oczywiście, każda bajka musi być z morałem. Ja nawet teraz zacząłem pisać bajki pod kątem ludzi dorosłych. Na przykład taką bajkę, że pieje kogucisko, że odbiło kurce, bo tańcuje na grzędzie zamiast tańczyć na rurce. Ale co dla dorosłych. Radość daje mu pisanie, ale też i spotkania ze swoimi najmłodszymi czytelnikami, którzy w Kruszynie ustawiali się w długiej kolejce, by dostać autograf poety. Tam u szczurka napili się orażady. Zjedli z tabliczką czekolady. Pogadali o innych szczurkach, mieszkających na różnych podwórkach. I po krótkiej kawędzie rzekomo bywali wszędzie. Dzieci zrobiły autorowi bajek niespodziankę, prezentując w krótkich etiudach swoje interpretacje wybranych bajek. Ich muzyczną interpretację zaprezentowała grupa Artystyczne Wsparcie Ryszarda Gruchawki Metafora. Piszę te bajki, żeby ten świat natury, tej przyrody pięknej nie uciekł, bo dzieci dzisiaj są w jakiś sposób okradane z marzeń przez gry komputerowe. Ja myślę, że próbuję coś ocalić. W tych próbach pomogła poecie gmina Bolesławiec, która sfinansowała wydanie Kuferka bajeczek. Wspaniałe bajki, które postanowiliśmy w tamtym roku wydać.
wydać, gdyż pana Ryszarda Gruchawkę, autora tych bajek, znamy od wielu lat. Znamy go już jako sołtysa, a również jako wspaniałego człowieka angażującego się w różne społeczne prace. Gmina wydała książkę w nakładzie 300 egzemplarzy. Część rozdano na spotkaniu z poetą, inne dostępne będą w szkolnych bibliotekach. Podsumowanie roku ubiegłego i plany na rok bieżący to tematy dzisiejszej rozmowy tygodnia z prezydentem Bolesławca Piotrem Romanem. Rozmawiać będzie po wydarzeniach Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam na rozmowę tygodnia. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.